Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Sędziów. Bałwochwalstwo Michaasza i jego kapłan. Był pewien mąż z pogórza efraimskiego imieniem Michaasz. Rzekł on do swojej matki: te 1100 srebrników, które ci ukradziono, a ty przeklełaś ten postępek, mówiąc to także przede mną, otóż srebrniki te są u mnie. Ja je wziąłem, ale ci je zwracam. I rzekła jego matka: niech będzie mój syn błogosławiony przez Pana. I zwrócił swojej matce owe 1100 srebrników. Wtedy rzekła jego matka: poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posag ryty i lany. Zwrócił więc owe srebrniki swojej matce. Matka jego wzięła z tego 200 srebrników i dała je odlewaczowi, a ten zrobił z tego posąg ryty i lany, który potem był w domu Michaasza. Tak więc ten mąż, Michaasz, miał dom Boży. Kazał też sporządzić efod kapłański i bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Był też pewien młodzieniec z Betlejemu Judzkiego, z rodu Judy, Lewita, który tam przebywał jako obcy przybysz. Mąż ten wyszedł ze swojego miasta Betlejemu Judzkiego, aby osiedlić się jako obcy przybysz, gdziekolwiek się nadarzy. Wędrując tak, przyszedł na pogórze efraimskie do domu Michaasza i rzekł do niego Michaasz: skąd przybywasz? A ten odpowiedział: jestem lewitą z Betlejemu Judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz, gdziekolwiek się nadarzy. I rzekł do niego Michaasz: zamieszkaj u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem. Dam ci za to 10 srebrników rocznie, odzienie i żywność. I przymusił lewitę. Zgodził się tedy lewita pozostać u tego męża i młodzieniec ten był dlań jak jeden z jego synów. Michaasz powołał tego lewitę i młodzieniec ten został jego kapłanem i pozostał w domu Michaasza. Wtedy Michaasz rzekł: teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż lewita został u mnie kapłanem.